Panie wójcie, wiosna za oknami, a wiosna to czas ruszania z inwestycjami gminnymi. W tym roku ogromnie bogaty jest budżet gminy Janów Podlaski, jeśli chodzi o realizowane, zaplanowane i projektowane przedsięwzięcia. Zanim o tym, to chciałbym może poprosić o to, co jest teraz w sumie w każdym samorządzie problemem. Problemem są osoby, firmy, które wprowadzają dużo zamieszania, a związane jest to z OZE. Mieszkańcy dzwonią, pytają, o co chodzi, co się dzieje, kto w końcu te programy realizuje, jak ta sytuacja wygląda w gminie Janów Podlaski, bo wójt sam wspomniał o tym, że te telefony się trafiają i trzeba mieszkańcom wyjaśniać, że to nie tak to wygląda. Dzień dobry. Rzeczywiście, szanowni państwo, no, mamy sytuację tego rodzaju, że w gminie Janów Podlaski przystąpiliśmy do programu odnawialne źródła energii. Już jesteśmy po przetargu i myślę, że realizacja tego programu nastąpi już w miesiącu kwietniu. To jest około 306 instalacji fotowoltaicznych i 226 instalacji solarnych. I tak jak wspomniałem, w tej chwili jest ogłoszony przetarg i myślę, że sprawy związane już z realizacją to będzie miesiąc kwiecień. Natomiast rzeczywiście zdarzają się telefony od mieszkańców coraz więcej, że są roznoszone jakieś listy mówiące o jakimś tam spotkaniu weryfikacyjnym. No chciałem zdementować, że nie ma ze strony gminy żadnych takich działań. Wszyscy ci, którzy się zapisali na instalację, wpłacili zaliczkę, są objęci tym programem i my nie wymagamy żadnej weryfikacji. Są to działania marketingowe firm z zewnątrz, którzy w jakiś sposób chcą pozyskać klientów, więc proszę państwa, jeśli ktoś dostanie takie, to na pewno nie jest to z gminy, proszę sobie to wyrzucić do kosza i nie zawracać sobie tym głowy. Nasza inwestycja, tak jak wspomniałem, będzie realizowana od miesiąca kwietnia, bo tak jak mówię, jest to duży projekt, ponad 6 milionów, to jest projekt unijny, w związku z tym te procedury związane z ogłaszaniem przetargu są troszeczkę trudniejsze. Może też dodajmy, że te osoby właśnie, które zostały zakwalifikowane, gmina na pewno się z nimi osobiście skontaktuje, będzie pieczątka, będzie telefon z gminy, wszystko będzie jawne i urzędowe. Dokładnie. Z chwilą, kiedy zaczniemy realizować, każdy zostanie poinformowany, kiedy będzie u niego taka instalacja realizowana, jak i cała procedura z tym związana zostanie przekazana mieszkańcom. Także tutaj już w tej kwestii, żeby nie było żadnych wątpliwości.